jesteśmy bezpieczni. Piotr Strus, Pogali, Strajk 2 w Puławach. No jak wrażenia po tej gali? No, uważam, że pozytywne, że odbiór był pozytywny. Uważam, że obroniliśmy się bardzo mocno fight cardem, że walki były ciekawe, emocjonujące i ja jestem zadowolony. Jak na drugą galę i realizację, jakby no wiadomo, uczymy się tego wszystkiego, łapiemy doświadczenie, jak to zrobić. To jestem zadowolony, naprawdę jestem zadowolony. Artur Ostaszewski jako matchmaker tutaj mówił, że ciebie trzeba spytać, czy jesteś zadowolony z jego pracy, więc pytamy, jak oceniasz tą kartę walki. Czy... Właśnie, jak się Artur spisał w tej roli? Czemu od razu o pieniądze wypytacie? Nie może być dobrze, po prostu było dobrze. No i bez podwyżek i obniżek. Nie, no słuchajcie, no co, ja wierzyłem w Artura od początku, to nie jest tak, że on tu się wziął z przypadku, bo nie było kogo zatrudnić, tylko jakby budując tą federację gdzieś tam w głowie miałem od razu to, że fajnie by było Artka ubrać w matchmaking. Udało się, uważam, że Artur zrobił bardzo dobry fight card. Fight card, który się dobrze oglądało na kanale sportowym. Z tego, co gdzieś tam dotrzymał mnie już jakiś feedback, jak to były dobre opinie, dobry jest wydźwięk tej całej gali. Więc no, to tylko świadczy wszystko na plus, łącznie z tym, że fight card podołał po prostu. Na ile miałeś szansę obejrzeć tutaj wszystkie walki? Na 90%. O tak, wszystkie na 90%, bo oczywiście backstage był mój też, więc ale miałem jakby podgląd cały czas, więc widziałem, co się działo. Myślę, że większość walk jestem od razu na chłodno w stanie ocenić, która mi się podobała, która mi się mniej podobała, bo ogólnie to nawet powiem wam, że i karta semi-pro zaskoczyła mnie takim poziomem i dynamiką walk, żeby się to dobrze oglądało. No to ocenię od razu, która z walk ci się najbardziej podobała? Nie, no oczywiście. Która najmniej? Dreczkowski Grabowski, oczywiście, no to jest, wiecie, tak krwawa walka zakończona w pewien sposób dla tych ludzi, którzy mniej jakby siedzą w sporcie w dziwny sposób, bo jakiś tak nagle sędzia przerywa po drugiej rundzie, rozcięcie było w pierwszej rundzie, dopuścił do drugiej. Trzeba wiedzieć, że tam został odjęty punkt. Piotr Jarosz bardzo dobrze się zachował, no bo rozcięcie było na tyle poważne, że nie dopuścił dalej do walki, a że było ponad już 50% walki stoczonej, tak, i mogli sędziowie podjąć decyzję, no to uważam, że jak najbardziej słuszna decyzja. No i oczywiście ja jestem za rewanżem, bo dobrze by było to pociągnąć dalej, no i jednak zakończyć tą walkę na taki jeszcze raz, jakby zobaczyć chłopaki, jak się pokażą w tym oktagonie. No i szalona na pewno walka Dzikowskiego z Nowakiem. Najpierw Nowak miał Dzikowskiego i Dzikowski go wykończył. Oczywiście, że tak. To na pewno też trzeba taki zwrot akcji nieoczekiwany. Tym bardziej, że Nowak u siebie, więc ta publika tu zawrzała. No, wydarzyło jak się wydarzyło. Chyba za mocno chciał po prostu Nowak. No i tych sił potem zabrakło. Ale to nie tylko to, bo i Zaleski, młodość weszła, dynamika, prawda, walki. Igo Duł, tak samo. Pierwsza runda, cała przewalczona w sposób taki no, bardzo myślący, bardzo rozważny zawodnik, bardzo poukładany zawodnik, prawda. I na koniec ta cała akcja z tym, gdzie sędzia też przerywa, bo jest gong, niby uratowało, a w konsekwencji, prawda, mamy jednak zakończenie walki. Róża Gumienna, też uważam, że wcale nie fajna walka, zawodniczka niemalże dwa razy większa Niemka od Róży. Róża, no, zakończyło się to kontuzją i tak dalej, ale uważam, że Róża też po tej długiej przerwie fajnie się zaprezentowała w oktagonie Strife, tak więc no cały fight, uważam, że bardzo fajnie. Walka wieczoru, wiadomo, z takim podejściem już bardziej powiedzmy doświadczeniem, tak, wiadomo było, że Bartek Kopera potrzebuje tego zwycięstwa bardzo, tak więc pewnie nie chciał ryzykować, no ale ta technika na koniec buggy choke zaskoczyła nawet mnie, jak oglądałem to tam na telebimie, mówię wow, byłem zaskoczony, no i z tego co powiedział Bartek, to niedużo brakowało. To jeszcze spytam, lokalna gwiazda i gdzieś tam wschodzący talent MMA. Gabriołek. Tak jest. Kamil Gabriołek, no to już pierwsza gala pokazała, super knockout, bardzo szybki, bardzo krótki. Chcemy wspierać, od początku założeniem federacji, organizacji Strife było to, żebyśmy inwestowali w tutaj lokalnych, młodych zawodników. No i myślę, że Kamil Gabriołek takim jest młodym zawodnikiem. Mam nadzieję, że jego kariera będzie dalej rozwijała się tak prężnie, jak to jest wraz z organizacją Strife. No i co? I liczymy, że idziemy do przodu cały czas. My jako organizacja, jak i Kamil Gabriołek. Mówiąc o nim, nie sposób nie wspomnieć o publiczności też tutaj, bo ona, no, on sam mówił, że troszkę go spięła, no ale jednak ta publika lokalnie tutaj dała naprawdę doping porównywalny do tego gdzieś tam, który ostatnio Radom prezentował. Aż tak to nie, ale...
No bo to chyba jest taka magia, wiesz, tych takich niewielkich miast, że ta społeczność, mimo że to już jest nie małe miasto Puławy, ale to ci wszyscy lokalni ludzie się tutaj zawężają taką naprawdę społeczność, wspierają się wzajemnie. No i to potem widać na wydarzeniach takich jak to, że jednak ci kibice przyjeżdżają za swoimi zawodnikami, kibicują. Czy to widać na przykładzie zawodników z Radomia, jak jeżdżą, prawda, no, można zobaczyć, jak Albert Ozimkowski, który jest komentatorem u nas, sprzedaje bilety na galach, gdzie się bije, tak, no to jeżdżą za nim wszyscy wszędzie, tak, więc no, to jest, myślę, magia tych małych miejsc. Stąd też nasze podejście, że się nie pchamy gdzieś na wielką stolicę, od razu organizować tam galę, tylko pomału, małą łyżeczką. Jest na razie nam tutaj dobrze. W listopadzie Strife 3 również tutaj, tak więc małą łyżeczką do przodu cały czas, żebyśmy się pomału rozwijali i gdzieś tam pieli w górę. Ale to gdzieś są plany, żeby spróbować też w innych miejscowościach? Oczywiście, że tak. Mamy plany takie, że jak to już będzie na tyle wszystko poukładane, bo powiedzmy o tym, że musimy zdobyć doświadczenie, musimy się nauczyć tego wszystkiego, jak to robić, no to na pewno następnymi wyzwaniami będzie to, żeby iść szerzej, tak, do większych miast. A już coś możesz zdradzić z Strife 3 w listopadzie? Jakieś nazwiska? Nie, jeszcze nie, to matchmaker nasz będzie zdradzał. Na razie. A już coś zdradził, ale chciałem cię, wiesz, złapać. No to jak zdradził, to już wiecie, to już się nie będę powtarzał. Zagrajmy w ten sposób. Okej, okay, no to co, Piotrek, dziękuję. No jeszcze bym, oczywiście bym jeszcze wspomniał o tym, że siłą karty też było to, że nokaut wieczoru był w walce semi-pro. Cholewa zgasił lewym sierpowym i długo się przeciwnie mógł pozbierać. No myślę, że tak, że jeżeli byśmy mieli wytypować nokaut tutaj gali, to na pewno jest to walka na semi-pro i Cholewa fantastycznie zaprezentował się podczas drugiej walki tego wieczoru. To faktycznie o Strife'ie może tyle, ale pytanie, co z twoją karierą zawodniczą teraz? No ja na pewno nie zawiesiłem rękawic na kołku. To jest biznes jakby drugi, który no jakby sport jest cały czas tym numerem jeden. Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Wracam po kontuzji. Myślę, że moja noga już jest w coraz lepszym stanie, żebym mógł mówić o tym, że niebawem wracam do regularnych takich ciężkich treningów. A to ze sobą wiąże, że wiadomo, będę szukał zatrudnienia w którejś z organizacji. No, Albert Ozimkowski tutaj przed chwilą coś wspomniał, że może nowy nabytek KSW. Jakie są szanse na to? Zawsze są szanse. To nie jest tak, wiadomo, wiecie, no... Żeby to się poskładało, to dwie strony muszą chcieć na pewno. To nie jest tak tylko, że ja będę chciał, czy oni będą chcieli, tylko musimy i organizacja KSW i ja jakby chcieć tego. Wiadomo, że aktualnie, jeżeli popatrzymy na rynek, no to jeżeli chodzi o moją osobę, to myślę, że to jedno z ciekawszych możliwości do wyboru, jeżeli takie okazja i taka propozycja się trafi. Były jakiekolwiek rozmowy? Na razie borykam się z kontuzjami, tak więc powiedziałem, że wygoimy kontuzję, jak już powiem, że jestem gotowy, to wtedy jakby powiem wszystkim, że jestem gotowy i kto się zgłosi, to będziemy rozmyślali. Ale czyli jakieś sygnały, że są zainteresowani, się pojawiły? No myślę, że ogólnie widzę, co się dzieje, tak? Większość zawodników, którzy rozstali się z federacją ACA, no gdzieś tam szukają, z Polaków na pewno szukają swojej drogi z organizacją KSW. Daniel Omielanciuk już podpisany, czyli czekamy na ciebie. Zobaczymy. Bartek Leśko też podpisał. Bartek Leśko też podpisał. No widzicie, no. Jakieś takie dobre wróżby idą. No, no dobrze, no to w takim razie chyba już tyle. Dziękujemy za tą galę. Myślę, że była bardzo udana. No i czekamy w takim razie, co też z twoją przyszłością. Dziękuję wam bardzo. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.